Siemaneczko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. A jestem Donia i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik. Jest to kolejny filmik z Chorwacji, ale słuchajcie, albo przedostatni, albo ostatni. Dlaczego? Dlatego, że mamy czwartek, a my w piątek wyjeżdżamy. Więc nie wiem, ile uda mi się nagrać jeszcze materiału. Natomiast tak, jest to już końcówka, słuchajcie, mi tak to zleciało każdy dzień. Każdy dzień bardzo szybko tutaj, wiecie jak to wakacje, szybko mijają. A więc tak, co będziemy robić? Jeszcze nie wiemy do końca, a więc kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. A więc tak, jeżeli chodzi o taki wstępny plan na dziś, jaki miał być, no to tak, oczywiście od rana basen, później morze, mieliśmy iść do, później na jedzenie do restauracji, do takiej poleconej i po pamiątki, bo niby coś tam mamy, ale jednak nie za dużo, więc chcielibyśmy sobie dokupić. I tak, ja dzisiaj rano wstałam, związałam włosy w koka, mam SPF na twarzy, to jest wszystko, co mam na twarzy. Czy ja się dzisiaj będę malować? No nie wiem, może później, na razie nie. Zjadam śniadanie i muszę się napić wody. A więc tak, i właśnie wszedł post na mojego Instagrama i przychodzą mi powiadomienia, że ktoś tam polubił twój post, ktoś tam polubił mój post. A więc tak, zapraszam na mojego Instagrama i lecimy dalej, zobaczymy, co będziemy robić w dzisiejszym dniu. Się w strój i lecę do nich. Dzisiaj mamy taki strój. Jest ok. Najważniejsze, że najbardziej się w nim opalę. Tegoroczne ulubione klapki. A to jest mojej mamy ulubiona tegoroczna sukienka. Jest. W ogóle jej nie tuć, że ją mam. No, a to jest moja taka zielona. Ja już w niej byłam raz.
Siemaneczko, moi drodzy, wróciliśmy i ja typowo, pierwsze co, to swinką na spacerek. Na spacerek wróciliśmy, byliśmy w restauracji, w sklepie, w... no. I zaraz się ogarniemy i będziemy, nie wiem czy mnie nie prześwietla, i będziemy szli nad morze, mamy ostatni dzień, korzystać. Natomiast chcę wam powiedzieć coś przykrą informację. Dostałam taki komentarz pod którymś filmem, jak pożary u nas, bo na przykład w Grecji cały czas się pali coś, i zdążyłam odpisać wczoraj, że u nas jest spokojnie, jeżeli chodzi o ten rejon i nic się nie pali. Tak naprzeciwko nas, na wyspie Ciowo, naprzeciwko Trogiru, w którym, na tej wyspie byliśmy w tamtym roku, pali się. Nie wiem, czy za mną, o, tutaj będziecie widzieć, pali się. I nie wiem, co się pali, ale coś się pali i to dość potężnie. Jak jechaliśmy z góry, było bardzo to widoczne. Teraz może tak nie, ale się pali, więc no wiecie, tutaj jest taki klimat, że tutaj w kółko się będzie coś palić, nie? No bo tutaj wystarczy, że ktoś rzuci papierosa, który nie jest zgaszony do końca, i tutaj się wszystko podpala, także to tyle, jeżeli chodzi o właśnie pożary, bo to jest dość głośny temat ostatnio w internecie. I tak, wrócimy, ogarniemy się i nad morze. Jeżeli chodzi o restaurację, to wam od razu powiem wszystko, jak już tutaj stoję. Restauracja była jedna z lepszych, w jakich byliśmy w Chorwacji, bo pamiętacie, w tamtym roku cały czas chodziliśmy po restauracjach codziennie i w zasadzie nic nam tak bardzo nie smakowało. Ta była wyjątkowo dobra, jeżeli właśnie chodzi o jedzenie. I co? I tyle. Byliśmy w Rivoli pokupować jakieś tam, wiecie, czekolady, alkohole, takie bardziej regionalne rzeczy dla bliskich. I tyle, i nad morze, a ja nawet pod tym mam już strój, bo mieliśmy tak od razu iść nad morze, ale stwierdziliśmy, że jednak trzeba się zatrzymać, odpocząć, napić wody. Ja muszę sobie telefon podładować, bo mi pada, of course. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain. Pan sobie pod wodą ma dom. Spać, bo i fale ze śmigu sobie. Spać, bo pączysty porty. Down.
some gates never get to open, 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. Samolot nam na mnie leci, wygląda jak UFO, jak jest ciemno. No. No, jak na osobę, która nie potrafi pływać, to całkiem nieźle sobie radzę. Tak uważam. Mogło być gorzej, ale też mogło być lepiej. Natomiast mi nie przeszkadza to, w jaki ja sposób pływam. Jak na razie się nie utopiłam. A więc ja teraz popłynę tyłem do was, w sensie tyłem do wody, a przodem do was. To będzie takie fajne. I uwaga. Raz, dwa i trzy. To będzie takie fajne. Czy to było fajne? Tak. Tam jest... Uff.